Nice of you to drop in. Hej, cześć, siemanowa wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Zgodnie z moją zapowiedzią z poprzedniego materiału, w tym zajmiemy się poboczniakami, takimi jak Czarna Maska oraz Deadshot. To jest pakiet, kurde. Dobra, jak jestem obok, to się mogę tym w sumie zająć. To jest w miarę proste. Do zrobienia. Jeśli chodzi tutaj o to, żeby, wiecie, zrobić całą tę akcję z pakietem, nie dotykając ziemi. Okej. Oczywiście nie liczy się używanie. What? Co tu się stało? Halo? Dziwne. De facto najlepiej zrobić po prostu jednej linki i kolejno szybować do kolejnych tych punktów. Proszę bardzo. No bo linka ma niestety taki drobny minus do siebie, że potrafi czasami w dziwny sposób nas zrzucić z siebie. Kurde! Akurat jak było coś do posłuchania, to się musiałem wdupić po prostu w środek rozmowy. No dobra, trudno. Tu mamy oczywiście schowany pojemnik. Out. No i mamy dwa składy właśnie w Park Row tylko pozostawione, tak więc tu i tam. Let's go. Zobaczmy, czy się pojawi teraz to przestępstwo. Nie. Okej, czyli albo jeszcze nie jest na tyle popchnięta fabuła do przodu, albo... Bo ja czegoś po prostu nie rozumiem. Znowu? Jaja se robisz? Serio? On się też tu liczy? Żegnam w takim razie. Idziemy tutaj do składu numer uno w tej dzielnicy. No gdzie powiem, byłoby lepiej, gdyby każda dzielnica miała jeden. Jak to, jak to było na przykład w Arkham City dobrze zrobione, że w praktyce nie było dwóch... Nie było chyba dwóch składów tytanów w Arkham City w jednej lokacji. Follow me! I got him! Oczywiście musiałem znowu wdupić takie pomniejsze pomieszczenie łowcy. Z tego dwóch typów, nie? Dobra, do maski w tę stronę. Z dwóch typów na dachu, a gra to... A gra to liczy jako... O Boże, nie! To jest ten! To jest dalej z fabułą pociągnięte teraz. Bo oni są od Bane'a, kurde. Faktem, oni to nie powinni być. Come on, ludzie. Let's check it out.
Już myślałem, nie? Ale dobra, żeby to nie było... Co? A to jest przed tym budynkiem. Dobra, mam kurde, żeby powstrzymać w każdej dzielnicy przestępstwo, więc... się tym zajmę. Dobra, w sumie przed, to jest bardziej obok budynku niż przed. Jedna skrzynka. Druga skrzynka. Ten. Dziękuję, broń wyłączona. Żegnam. Okej. No i chodź. To jest też dobre, że ja mogę w rękawicę włączyć w trakcie animacji po prostu jakiejkolwiek. Się mega przydaje w walce, na przykład, wiecie, lecicie do typa i nagle zmieniacie rękawice, nie? Ty na przykład trzepnięcie jest mocniejsze z tego, z pazura. Już samo to walnięcie pazurem w ogóle bije mocniej niż zwykłe uderzenia, jeszcze jak walnięcie to z rękawicami, to kurde. Dobra. Lecimy w takim razie. Dlatego, że nie ma jakiejś gadki typu przyjdź do kościoła jak chcesz i załatwimy to w końcu i to załatwimy, a nie będziesz ciągle rozwalał dostawy czy coś tam, nie? Tak gadają akurat o prawo tego, że Joker wysadził cały budynek. Goes through all that crap tonight, and the first thing he does is get the business back up and running. Heard his girlfriend got popped, too. Damn. Takes a whole man to shrug off something like that. That's why he calls the shots. Doesn't get distracted. They say the Penguin was behind the boss's kidnapping. Wouldn't surprise me. Those two ain't exactly friends. Yeah, but I thought we had a truce. So? Truces are made to be broken. Keep an eye on that canister. You know how much this stuff's worth? Guess you haven't heard. Someone's been coming after these things. Whoa, what do you mean? Where do you think everyone else? I'll post up here and keep watch. Taking out. Man, I hope the boss gets here soon. Okej, okay. Szkoda. Ja nie wiem, czy zorientowali teraz, czy co, ale. Trudno. Się specjalnie. Po co? Jeszcze była kurde opcja, mi cichy przewrócenie, ja już leciałem kurde z tym. Ja już kurde leciałem z głośnym. Takie ładne przewrócenia, tak ładnie spierdoliłem. Come on, really? Podejdzie ktoś tutaj? Chyba jesteś tu sam, do kogo ty gadasz? Wszystkie łokieto na rejdzie nie ma. Kurde, szkoda, że się nie da zrobić tego tak turbo po cichu, nie? To będzie normalnie walka z maską, więc zobaczymy sobie na szybko wyzwanie, jak ja tutaj muszę zrobić, bo może by się udało. Mnożnik kombi razy 50 i 15 wariacji i nie mogę dostać ciosu. Kurde. To będzie dobre.
Czekaj, czy to tylu będzie typa. I was hoping you'd show up. Saves me the trouble of having to hunt you down. You just don't know when to quit, Sionis. Guess we've got that in common. One way or another, I'm taking you in. Now we can do this the easy way, or... Or the hard way. But I think you know my choice. Czego mogę go podwieźć pod sufitem? Nie, ale mogę sobie na start dwóch typu tak z tego odbywałem. Kontrę już. Zjebałem. Dobra, jeszcze raz. Pomina też musi być dalej. Mamy kontrę. Zakończyć rozwałkę. Mamy też kontrę podczas rozwałki. Mamy podwójną kontrę. Podwójną nawet! Rękawice. Raz. Jest! Udało się! Mocny gadżet. Chuj. No i trudno, nie udało się. Już niestety raczej nie uda. Teraz też tym bardziej. Ale nie, i tak by się nie udało, bo ich jest za mało. Kombinacja jeszcze by się udała, ale za mało, żeby te wariacje wszystkie wykonać. No. Żegnam. Alfred, let GCPD know Roman Sionis has been apprehended. They can pick him up at the church. Straight away, sir. You know what's so great about you, Batman? Even when I lose, I win. So go ahead, call the cops. They'll lock me up, sure. But my lawyer will have me out on bail before the sun's up. And you know what I'm gonna do when I get out? I'm gonna dedicate every waking minute to tracking you down and taking you out. And the best part is, there's not a damn thing you can do about it. Because that justice system you love so much, it's a scam. And you, well, you're the mark. Because you keep tossing us in, and we keep bouncing right back out. Może i tak, ale za każdym zajecie w pierdol, więc... Kto tu jest na minusie? Ciągle wy. Ale nie Batek. Dobra, no i teraz potrzebuję... Czy potrzebuję? Chcę zobaczyć ten SOS. Co jest? Gdzie to jest? Czy powinien tu być? Ej, no nie gadaj. Czekaj, bo to było gdzieś w tym miejscu, z tego co pamiętam. A, pewnie dlatego, że oni tu są. Dobra, no to chwila. To spróbujmy się tam przelecić i z nimi uporać. Może jak ich pokonam, to wtedy też się pojawi marker na nowo. Z tym zadałem SOS. Myślę, że tak już tu było. Dobra. Na razie muszę uważać na snajperów. Którzy lubią... bardzo irytować ludzi. Where is Bird? Should he not be here helping? This is a critical time. Bane gave him other orders. Conserve. Very well. I only. Do you think he will pick many more volunteers for the trials? I cannot say. Are you on the list? Czemu każdego liczy osobno? My life is Bane's to command. It will be a
to lay it down for his cause. And I pray you do not freeze before you get your chance. Damn this city. Więc jest mega fajne. To było widać nawet w innych Batmanach. Mianowicie im dalej w fabule, tym bardziej zniszczony jest nasz strój. What? Czemu się odpaliła ta kwestia fabularna, która powinna się odpalić za chwilę? Jak mówię poważnie, to się powinno odpalić dopiero po tym, jak byłaby gadka, czy byłoby sprawdzenie tego trupa na posterunku. To się odpaliło teraz. Czemu? Kurde, no nie ma tego deathshota. O właśnie, to gdzieś tu było. Mówiłem lokację. Nie powiedzcie mi, że to jest, że to już przeminęło, bo nie ma bata, że to przeminęło. Dobra. Stand by for location. Come on, let's get out of here. No, ej! Gdzie? Just got serious. No nie dadzą się załatwić w ogóle z tymi rękawicami. Wiecie tylko co mnie mega irytuje? Że jak wykonuję ten knockout kombinacyjny... O i pięknie, już mamy ukończone. Ukończoną ścieżkę obrońcy go tam. Pięknie. Irytuje mnie naprawdę jedna rzecz. Że kiedy mam te rękawice włączone, to każdy knockout jest liczony do tego, że mi zdejmuje to kawałek tych naładowania tych rękawic. Mimo iż nie powinien, jeśli nie używam do tego faktycznej elektryczności. No nie, dobra, mam to. Mam to jednak, dobra. No to okej. Okay. Punkt modyfikacji pakujemy oczywiście w rękawice i w ten sposób mamy kontrę na tarczę, kiedy używamy rękawic i maksymalnie ulepszoną ścieżkę. Walki wręcz, to nazwijmy. Aha, dobra. Co z tego? Super, czyli mamy lokację, ale co mi po tym, skoro gra stwierdziła, że jednak teraz nie mogę tego wykonać z jakiegoś powodu. Proszę bardzo. Na górę. I okej. It's not Bane, but one of his men. The same one I saw at the riot in the precinct's holding cells earlier. I should scan his corpse. The victim was dosed with a chemical that caused temporary deformation of his physiology. I'll need to check the autopsy report to find out more. That computer should contain the autopsy report I'm looking for. No, a tutaj na dole jest pakiet, który sobie zgarnę z chęcią teraz. Bo szkoda byłoby go teraz ominąć w taki głupi sposób. Maybe the autopsy report can tell me more. No. No. Tak, tak, Batuch, wiem, autopsję i tak dalej. Interesting. The victim was using a powerful compound with many similarities to the street drug Venom at the time of his death. It changes the user's muscle and bone structure, greatly enhancing strength for a temporary period. It appears that whatever this compound is, it reduces mental capacity in several ways, including severe damage to the brain's memory center. Prolonged use could seriously compromise the user's memory. There's Bane's tracker.
No, jest właśnie w tym miejscu, w którym byłem wcześniej. All available units, we've received reports of shots fired inside the Coventry district. Witnesses describe two armed groups fighting over what appear to be chemical weapons. Requesting any available officers locate and secure the scene. Chemical weapons. I should investigate. No i to jest właśnie Bert, czyli ten gościu, który był wspomniany wcześniej. Dobra, czy pojawił się już ten Deadshot? Nie widzę. Chyba, że jak wyjdę dopiero, to wtedy się pojawi, ale... Jak się nie pojawi, no to zajmiemy się Bertem w takim razie jeszcze w tym odcinku. Bo mówię, fabuły jeszcze nie chcę w tym odcinku pchać, bo... Wiąże się to niestety z taką opcją, że jeśli teraz popchnę fabułę bardziej... No to już nie będę w stanie potem dalej progresować. To już, wiecie, załączysz taki ciąg po prostu fabularny, który trzeba będzie zrobić, żeby grę ukończyć. I dopiero jak skończymy ten ciąg, no to wtedy już możemy dalej znowu eksplorować normalnie całość tego świata, nie? Tego miasta. Czy to właściwie tej części miasta. A nie, to w Barley był ten, było to, dobra. No i to jest gdzieś tutaj. O właśnie, dobra, to się tym jeszcze zajmijmy. A, tutaj dopiero, dobra. Victim is Nate Ramo, a member of the SWAT division. His whole team is currently under investigation by internal affairs. I wonder what he was doing here. Looks like he was thrown a considerable distance by the vehicle. I can use the spatter distribution to determine the point of initial impact. No, dokładnie w tym miejscu, które już jest oznaczone nawet przez gliniarzy. This is where Ramo was killed. DNA evidence indicates the car was traveling at a high rate of speed, but the angle of spatter shows the driver lost control and the car was weaving. I should review the crime scene, see if anything else was hit. Tutaj coś grzmotno widać było. Chemical analysis indicates a specific brand of paint that narrows down the make and model of the car. And cross-referencing these specs with a list of his team members returns a single name, John DeMarco. Time to pay him a visit. No, a tak się składa, że gość jest akurat bardzo blisko, bo dosłownie za mną. Stashed off somewhere. And if he did, it's not like he can tell anyone where it is. We just gotta keep our heads down and our mouths shut. I hope you're right. I know I'm right. No niestety, ale masz przejebane, stary. Bo w tym momencie akurat... Zadarłeś nie z tym gościem, co trzeba. A masz jeszcze prądu trochę. Należy ci się. Why did you do it, DeMarco? Why did you kill Ramo? I indeed didn't have enough to make the charges stick, but the kid got scared, made a deal and decided to talk. Traitor. You'd have been out of jail in a few years on the drug charges, but now murder means life. With all the evidence I've collected, it won't take long for the jury to convict. Funny thing about evidence, it has a tendency to disappear. Not on my watch. No, dokładnie. Alfred, także... let GCPD know that Ramo's murderer has been captured. I'm also sending you a taped confession. We'll bring down the rest of the team with him. No, także gościu, sam się wjebałeś tak naprawdę. Było zamknąć mordę i się nie odzywać, ale... No, jak to się mówi, na głupotę lekarstwa nie ma.
Czemu nie ma głosu? Czy głosu? Dźwięku właściwie, nie głosu? Na kasence? All units, if you are 1010, please report in for potential assignment. No cóż, czasu akurat trochę mam. Coś nie dużo. Pół godziny? W sumie nie wiem, czy mi starczy czasu tego berda. To nie jest jakieś mega długie, nie? A propos... Jeśli chodzi o całość tego, coś questa, ale chyba sobie to odpuszczę, nie? Jednak, bo... Kurde... Dobra, czy po refreshu jest? Nie, dobra. Czyli jest szansa, że jak popchnę tę fabułę tutaj, to może wtedy się ten shot pojawi. A jeśli nie, no to trudno. To się nim zajmiemy dopiero potem, jak skończymy fabułę. A szkoda, bo wolałbym to zrobić jednak przed skończeniem fabuły. A dobra. Come on. Chciałem kurde tutaj zrobić tą... Ten, nie? Chciałem zrobić tego... To wyzwanie, ale zostałem już w pysk, więc niestety, ale... się to nie uda. Okay. What's in the canister? A gift for El Jefe. One of many. Where are the others? I will say no more. Brother, we are at the fort. But the Duende Cobblepot has sent his men to oppose us. You must come. I have what I need. What for? Dobra, w sumie jak walki pójdą szybko, to się mogę tym na spokojnie zająć w tym odcinku, co widzicie. Let's go. Natomiast powinien stać od Koben. No to już detalik. Come on, ludzie! O właśnie, tam, bo już kurde bym poleciał teraz w tym kierunku. W ogóle w złych typów. Na górę. I spróbuję znowu taką wbitkę zrobić właśnie. Z tego przyspieszenia. No tym razem mnie niestety powaliłem. I zaś dostałem damage niestety. Admit defeat. Where's the canister? Blown away. You'll never find it. Sam,
Your suit is picking up trace elements of a compound used in the manufacturing of venom. It appears the canisters contain ingredients necessary for its creation. I need to find out where they've taken them. May I suggest scanning the area? They could have left something behind that points to their destination. Looks like they're heading to my alibi. Że czemu to mi tak odlatuje, nie? Tego trochę nie rozumiem. Mogą nas spokojnie zostać w miejscu. Uważasz w tej samej dzielnicy. Dobra, i to jest tutaj. Dobra, spróbujmy ich ominąć. Po prostu wejść do środka. Aha, no tak. Zabezpiecz teren, żeby go wywołać. Sorry to intrude, sir, but I'm receiving reports about a disturbance nearby. I'm sending the coordinates to your map. You may wish to investigate. Serio, teraz się deadshot odpalił. Naprawdę. Come on. Dobra, mam nadzieję, że to już tak zostanie po prostu, nie? Żebyśmy to mogli potem kontynuować. Nie w tym odcinku, tylko jeszcze w kolejnym, zanim się zajmiemy fabułą. No ale... zobaczymy. Dobra, na razie wchodzimy tu. Tu na szczęście nie jest jakieś, wiecie, nie jest jakieś mega rozbudowane. Po prostu wchodzimy i zgarniamy typa. Pakiet pod sufitem, spoko. Fine, you want the club? It's yours. But when the boss finds out about this... he will stay away if he values his life. Ah! The bat! You have come as Bane said you would. Fly down from your perch then, so I can kill you. I thought you'd never ask. Stary, gdybyś ty zabił teraz Batmana, to Bane by ci chyba sprał żyć, ale tak na mega płasko. Tutaj dla was po prostu opis. I to jest jedyny opis, jaki chciałbym pokazać. Dead. Now you die. Wow, tak się kurde cwamy? Masz kumpli? Chcesz się, powie, bawić, to chociaż baw się fair. Czytaj, walcz normalnie, a nie, że ktoś ci będzie trzymał przeciwnika. Dziękuję. Praktycznie po walce. Who are you? They call me Bird. Bane's lieutenant. Putting you away should set him back. Bane already has all he needs. He will find you. He will break you. Alfred, put in a call to GCPD. They'll want to bring these men in for questioning. No, weź to zgarnij, nie? Dobra, i teraz tu pamiętam, że jeszcze było gdzieś takie przejście półsekretne. Właśnie z kolejnym pakietem. O, chyba to właśnie tutaj było. O właśnie, tylko ten pakiet jest oczywiście w szybie. Więc go sobie zgarniemy. Dobra. No, ale to nie jest pełny plik jeszcze. O, ale level wpadł, to mi się podoba akurat. Więc bierzemy tutaj i szybsze ciche przewrócenia poproszę. Dobra, tu jestem tak głupio, że nie mogę się tu wciągnąć z powrotem. O, a nie, wróć, dobra. Nie, jednak mogę. To nieważne, to nic nie mówiłem. Ja też mogłem tam wejść po prostu po schodach, nie, też by na to samo wychodziło. Ale jak mogę się wciągnąć, to przyspieszę, to hej, czemu by tego nie zrobić.
Dobra, no to co? Tutaj ogarnąłem, co chciałem. Ponieważ są zapisy, to liczę na to, że Deadshot nie zniknie mi na początku kolejnego odcinka, tak jak raczył to zrobić w tym odcinku. Mimo iż w poprzednim był, zanim poszedłem na fabułę. Wrócić w dwa odcinki tam jak był. Więc okej. Okay. Mam nadzieję, że to tak tutaj zostanie. Będę musiał tym na spokojnie zająć, ale w tym odcinku póki co to będzie tyle, także ja wracam do Batcave'a. No i widzimy się w kolejnym materiale. Zagrajmy w Batman Arkham Origins.